Nazywam się Piotr Siemkiewicz, no i prowadzimy tutaj gospodarstwo około 200 hektarów. Siemy głównie pszenicę, jęczmień, rzepak, koniczynę, facelię. No, w tym roku żeśmy siali soję pierwszy raz. Gleby mamy tutaj dosyć ciężkie do uprawy. Przeważnie są to same rędziny. No i nie zawsze da się to dobrze zaorać, więc musimy stosować inne metody. No i gdzieś około 5 lat praktycznie nie stosujemy orki, głównie pod rzepak tylko, co orzemy pole. No i przeważnie po faceli, żeby ta facelia nie, po prostu nie było samosiewów, nie? Stosowaliśmy cały czas gruber, no do takiej uprawy, ale w każdym razie chcieliśmy trochę to głębiej poruszyć tą ziemię, bo ten gruber jednak nie na takiej głębokości jak właśnie półdutowy, no bo tutaj gdzieś około 40 paru centymetrów jesteśmy w stanie osiągnąć, nie? Na tym 50, na tym półdutowym, co jest dosyć istotne, żeby jednak tą ziemię napowietrzyć nawet na tych niższych warstwach, nie? To podczas właśnie uprawy pola po koniczynie, no to ten punkt się dobrze bardzo sprawdzał, no bo względu na to, że było sucho, nie? Więc to wszystko zależy od pogody. On się świetnie się sprawdził po tych suchych takich, na takich suchych glebach, nie? Na takiej przeschniętej, no bo ten wał akurat fajnie rozkruszył wszystkie te takie, co było poderwane, te bryły, to fajnie to rozkruszało. Jeżeli chodzi o ten wał tutaj, no to jest na tyle dobrze, że właśnie on to wszystko dziurawi na powietrze, nie to, że robi tą glebę taką, nie zabija tej gleby, jak jest to wał ziemia, co występuje, to wtedy faktycznie po takim tym mógłby tą ziemię ubić, a natomiast ten właśnie dosyć to spulchnia, ten wał, i nie ma tego takiego takiego efektu betonu, nie, że tak się wyrażę, że ta ziemia jest ubita. No. Czemu wybraliśmy akurat Ermo? No jakoś tak za specjalnie opinii, żeśmy nie czytali o tym, tylko no, akurat odwiedzaliśmy targi w Kielcach, no i w sumie za taką maszyną żeśmy chodzili. No i on przykuł taką naszą uwagę najbardziej. Z konstrukcją przede wszystkim jest dosyć masywna konstrukcja, bo te profile są dosyć grube i duże. No zresztą widać, jak to jest dosyć takie no, masywnie zbudowane, nie? Przez co właśnie no, na tle konkurencji wyróżnia się tą solidnością, można powiedzieć, wykonania.